Dzisiaj organizujemy akcję Bezpieczne Ferie z numerem 112. Jest to wyjście naszego urzędu, ale również event jest zorganizowany z Komendą Wojewódzką Policji, z Centrum Powiadomienia Ratunkowego i Państwową Strażą Pożarną, tak aby ugościć właśnie dzieci i młodzież, które mają możliwość dzisiaj zapoznania się z tematami, jak działają służby ratownicze. Niezależnie od tego, z czym zadzwonicie na ten numer ratunkowy, jaką będziecie mieli sprawę, to pomoc zawsze Wam zostanie udzielona, tak? Zawsze osoba zgłaszająca otrzyma instrukcję, jak się zachować w danej sytuacji. To nie oznacza, że zawsze przyjedzie straż pożarna, czy zawsze przyjedzie policja, czy ratownictwo medyczne, ale osoba zgłaszająca nie pozostanie z niczym. Jeśli chodzi oczywiście o ten okres feryjny, to dla policji jest to wytężona praca. Więcej patroli pojawi się w miejscach, gdzie dzieci będą odpoczywały, gdzie dzieci będą spędzały wolny czas. Będzie więcej kontroli policjantów ruchu drogowego na drogach, głównie ukierunkowanych na kontrolę autobusów. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, które wypoczywają w tym czasie, dojechały do tych miejsc wypoczynku w sposób bezpieczny. Uświadamiamy i ostrzegamy przed zagrożeniami, które mogą napotkać naszych wnuków, nasze dzieci, naszą młodzież, którzy na przykład będą korzystali z akwenów wodnych, przestrzegamy przed zagrożeniami spowodowanymi nawisami śnieżnymi i soplami, a także jak się przygotować do niskich temperatur. Niestety tej zimy w województwie wielkopolskim Straż Pożarna uczestniczyła już w 120 zdarzeniach na akwenach wodnych i niestety 16 osób poniosło śmierć. Dlatego jeszcze raz prosimy o rozsądek, a wszystkim, którzy zaczynają ferie, życzymy bezpiecznych i udanych ferii.